My z bezpośredniego zaangażowania militarnego w ten konflikt nie mamy żadnych bezpośrednich korzyści. Jeśli mowa jest o tym, że w zamian za to Amerykanie będą bardziej obecni w Polsce ze swoimi aktywami wojskowymi, to po pierwsze to są na razie puste słowa, a po drugie no to trochę mi się kojarzy z 1939 rokiem i z brytyjskimi gwarancjami dla Polski, przy czym gwarancje nie zostały spełnione, a Polska się zaangażowała. Nie mamy żadnych bezpośrednich interesów angażować się w konflikt syryjski. Nie mamy żadnych bezpośrednich interesów w tym, żeby wspomagać agresję różnych sił międzynarodowych, globalistycznych, islamistycznych przeciwko suwerennemu państwu rządzonemu przez tego, kto może się nie podobać, ale rzeczywiście jest suwerennym prezydentem, czyli Baszara al-Assada. Czym to grozi, pana zdaniem, tak realnie? Moim zdaniem grozi to wplątanie w dużą międzynarodową awanturę o charakterze militarnym, w którym obecna jest Rosja. I nam to do niczego nie jest potrzebne. My w naszym regionie Europy raczej powinniśmy dążyć do rozładowywania napięć, niż je eskalować. Są dwie recepty na to, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się jako Polacy, jako obywatele nie musieli bać. Po pierwsze, nie przyjmować imigrantów. Po drugie, nie angażować się w konflikt syryjski. Po trzecie, wreszcie, dbać o siłę własnego państwa, bezpieczeństwo.